Witam Cię serdecznie na kolejnym spotkaniu, na którym będę opowiadała o liczbach związku. To jest bardzo cenna wiedza numerologiczna z dziedziny kabalistyki. Bardzo mało jeszcze znana, a tym bardziej mało dostępna. Także warto wysłuchać tego nagrania, aby dowiedzieć się, jakie są klucze do uzdrowienia, do budowania szczęśliwych związków na polu zawodowym i na polu prywatnym. Zapraszam Cię bardzo serdecznie, Ewa Rogżarska. Przypomnę, jak obliczamy liczbę związku. Sumujemy pierwsze 6 cyfr z naszej daty urodzenia. W ten sposób otrzymamy liczbę dwucyfrową, której już nie sumujemy. W tej liczbie pierwszą cyfrą to jest cyfra, która przyporządkowana jest Tobie, Twojej funkcji w tej relacji, a ta druga cyfra przyporządkowana jest partnerowi lub partnerce. To nie musi być oczywiście partner życiowy, uczuciowy. To może być partner, z którym robisz jakieś biznesy. To może być przyjaciel, to może być osoba, z którą po prostu masz bardzo ważną relację. I tutaj, jeżeli cyfra 0 stoi w tym drugim miejscu, przyporządkowana jest tej drugiej osobie, z którą wchodzisz w relację. 0 to jest cyfra taka bardzo specyficzna. Z jednej strony daje nam dość dużą swobodę wyboru, czyli my nie mamy konkretnie sprecyzowanego typu osobowości, z którą byśmy mogli się dobrze dogadać, z którą moglibyśmy zbudować szczęśliwy związek. Można powiedzieć, że jest taki element tego plusu pod względem takiej elastyczności w naszej podświadomości, jaka to miałaby być osoba. Nie mamy konkretnego modelu w naszej podświadomości tej osoby. Kolejną ważną rzeczą jest to, że partner, któremu patronuje cyfra 0, może być dla mnie niewidzialny. Co to oznacza? Ja sama mogę potrzebować sporo takiej przestrzeni i takich chwil, w których partner nie ingeruje w moje działania, nie ingeruje w moje myśli. Odsuwa się na tyle daleko, żeby dać mi przestrzeń na odpoczynek, na regenerację. To jest oczywiście mechanizm dosyć pułapkowy, bo możemy przesadzić z tym dystansem i w którymś momencie możemy poczuć i tak zinterpretować sobie tę sytuację, że to partner się od nas odsuwa. Jednakże to my możemy nieświadomie tego partnera odpychać, ponieważ raz na jakiś czas potrzebujemy takiego azylu, aby pobyć z własnymi myślami w samotności. Jakimi sytuacjami objawia się ta cyfra 0? Jeśli mój partner biznesowy ma przyporządkowane 0, to ja potrzebuję od osób, z którymi pracuję, sporo takiej przestrzeni. Wiąże się też z tym, że po prostu lepiej mi się pracuje, kiedy mogę analizować dane tematy, kiedy mogę wymyślać jakieś rozwiązania, pozostając własnymi myślami, sam na sam. Wtedy pracuje mi się najlepiej. Oczywiście jest to taka cecha, która nie wróży dobrze na taką głęboką współpracę z zespołem, z innymi ludźmi, ale po prostu tak już jest. Znając swoją liczbę związku, nie będziemy wymagać od siebie czegoś, co potem w realizacji będzie dla nas sztuczne i bardzo niekomfortowe. Zapewne chciałabyś dowiedzieć się dużo więcej o arkanach numerologii pod względem budowania, uzdrawiania swoich relacji biznesowych i zawodowych. Polub i podziel się tym nagraniem. Dzięki temu będziemy w stałym kontakcie i będziesz miał większy dostęp do różnych innych informacji dotyczących nie tylko liczby związku, ale również Twojego profilu numerologicznego, który jest bardzo, bardzo złożoną mapą cyfrową, określającą rozmaite aspekty Twojej osobowości, a nawet całego Twojego życia. Powiem Ci teraz o dość dużych zagrożeniach, które mogą wypływać w sytuacji, kiedy w Twojej liczbie 0 patronuje Twojemu partnerowi. Może się okazać, że w którymś momencie bardzo, bardzo doskwiera Ci poczucie bycia ignorowanym. I tak jak mówiłam wcześniej, ten mechanizm to jest taki nóż obosieczny. Ponieważ Ty sam potrzebujesz tego dystansu, druga osoba podświadomie wyczuwa te Twoje sygnały i też się odsuwa. Odsuwa się tym bardziej, ponieważ Ty nie zachęcasz tej osoby z powrotem do nawiązania tej głębokiej więzi i komunikacji. Jeżeli nie będziemy uważni w tej kwestii, jeżeli nie będziemy wychodzić ze swojej samotni, ze swojego takiego wewnętrznego, hermetycznego świata i nie będziemy z inicjatywą nawiązywać z powrotem dialogu na głębokim poziomie, nie tylko dotyczącym takich kwestii zadaniowych, to nasza relacja może się po prostu rozpaść. To samo dotyczy naszych relacji z dziećmi. One też mogą czuć się zignorowane i niezauważane przez Ciebie, ponieważ masz tendencję do nurkowania
wchodzenia bardzo głęboko w swój wewnętrzny świat i w swój tok myślowy. Na polu zawodowym też musisz być bardzo uważny, jeśli chodzi o podtrzymywanie kontaktu, komunikacji z innymi ludźmi, z którymi chcesz coś tworzyć. Oni mogą czuć się niepotrzebni, mogą czuć się odepchnięci przez ciebie i prędzej czy później twój zespół, czy twoja nawet firma może się przez to rozpaść, bo ludzie zaczną odchodzić, ponieważ wyciągną sobie taki wniosek z tej sytuacji, że są po prostu tobie do niczego niepotrzebni, ponieważ tak często zanurzasz się w ten swój wewnętrzny świat i lubisz być sam ze sobą, ze swoimi myślami, lubisz też samotnie wynajdować kolejne jakieś rozwiązania, czy tworzyć nowe pomysły, że to poczucie jedności po prostu zaczyna się bardzo rozrywać i psuć. I wtedy budowanie zespołu, budowanie w ogóle wspólnoty jest bardzo trudne w takiej sytuacji. Może ci to umknąć, więc warto tutaj naprawdę być bardzo uważnym i cały czas tę kwestię sobie monitorować i w życiu prywatnym, i w życiu zawodowym. Jeżeli coś takiego już zauważyłeś u siebie, warto się temu przyjrzeć. Warto nad tym popracować, bo psychonumerologia to nie jest tylko diagnozowanie ewentualnych problemów i zagrożeń. Psychonumerologia to też cały wachlarz bardzo skutecznych kluczy, rozwiązań, narzędzi, aby poradzić sobie ze swoimi niekorzystnymi mechanizmami. Zadzwoń, napisz, bierz udział w moich bezpłatnych live'ach. Tam też dowiesz się dużo, dużo więcej na temat siebie, swojej daty urodzenia i różnych innych aspektów akurat twojego układu numerologicznego. Jeżeli chcesz się stać bardziej samodzielnym w tej kwestii, możesz nauczyć się psychonumerologii i zapisać się do akademii. Zapraszam cię bardzo serdecznie, Ewa Rogżarska.